Hej, witajcie, zapraszam Was na kolejny mecz w ramach Ligi Mistrzów. To jest na 27 listopada Genk kontra RB Salzburg. Rozpoczynamy spotkanie w ramach właśnie Ligi Mistrzów na 27 listopada. Wybaczcie za mój plątący się język. Genk kontra RB Salzburg. Następny i może nagram wam jeszcze jeden mecz dzisiaj. Na razie skupmy się na tym. Ty, nie zmienił mi stroj. No, teraz. Coś się... Aż to się nic nie zmienia. Ustawień kontrolera chyba, że... O, właśnie. Tak, i teraz w hymn Ligi Mistrzów po raz kolejny to nagrywam, bo niestety straciłem bramkę i już mi nie szło tak w gra, więc... Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w składzie Dariusz Szpakowski oraz Jacek Laskowski. Dziś wieczorem będziemy mieli okazję oglądać spotkanie fazy grupowej rozgrywek UEFA Champions League. Genk zmierzy się z Salzburgiem. I przed nami pierwsza kolejka fazy grupowej UEFA Champions League. Wielką grę czas rozpocząć. Emocji na pewno nie zabraknie, bo na tym poziomie nie ma już słabych drużyn. Pochybnie pominiemy po prostu wstęp, przywitanie i drużyny, prezentację drużyny. Oto skład gospodarzy. Jeśli chodzi o formację w wyjściowym składzie, to 4-3-3 to już właściwie klasyka. Takie ustawienie z dwoma bocznymi napastnikami sugeruje, że taktyka zakłada ataki skrzydłami i do środkowania, a to zawsze jest widowisko. Dodatkowo pomocnicy również mogą czasem podłączyć się do akcji. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Zakończył mnie na zasadę zwalniać i to jest też... No szybko się pospierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Nie dawali rywalom nawet chwili wytchnienia, aż ci musieli posłać piłkę poza linię boczną. Andreas Ulmer odebrał piłkę rywalom. Podgląda. Dobrze rozwija się ta akcja. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Ja. No i drużyna przeciwnika otwiera piłkę. Czekaj, koniec dnia. Muszę się naprawdę dobrze skoncentrować, bo mogę zaraz... Wykryje w stronę bramki. Podanie w szesnastkę w stronę kolegów. Ależ bliski strzelia gola. Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony. Co za pech spalony w takim momencie spotkania. Miałby fenomenalną okazję do zdobycia bramki. Czyli nie musiałem nawet interweniować, ale... Przechwycili przeciwnicy. Mam to stwierdziłem, to... Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Na piłkę, co z tego wyniknie? Paul. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Do
Dobra pozycja do strzału. Nieraz już pokazywał, że potrafi stąd dobrze uderzyć. Czy da im prowadzenie? To może zróbmy inaczej. To jest taki jakby pośredni rzut wolny, ale... Bardzo blisko. Może zróbmy... Podamy komuś, chyba że... Piłka szybuje daleko od bramki. Zero zagrożenia. Może powinien dać uderzyć komuś innemu. Musi zdecydowanie poprawić celownik. To było blisko. Nie, dobra, droga. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? No, zmylił teraz całkowicie obrońców. Nie ma gola, niesamowite. Zabrakło kilku centymetrów. To była doskonała sytuacja. Sam na sam. Potężne uderzenie, ale minimalnie niecelne. No, jak na razie niepowstrzymany. Zatkał dalej wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika. Przejął piłkę. To musi być bramka. Piłka minimalnie nad poprzeczką. Nie ma bramki. Chwilę mi się strzałką może. Przepraszam was, no. To przechwycił na połowie przeciwnika. Dobra okazja, ale niestety zmarnowana. A trochę ta piłka w nieprzewidziany sposób podskoczyła tuż przed składającym się do strzału zawodnikiem. No i nie wyszło mu to uderzenie. Ma piłkę, co teraz zrobi? Teraz szansa na prowadzenie. Tak, pierwsza bramka. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Samo okien. Na to z innego kąta. W okieneczko, panie. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Tam w okienko leciało i... Buana Samata. Ma do kogo zagrać. Co teraz myśli? Ale źle to rozegrali, a tak ładnie się zapowiadało. Będzie okazja do kontry. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Mocno i daleko od bramki. Uciekł obrońcom. Dobrze odczytał intencje rywala. Pięknie go dostrzegł. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu, jest 2-0. Oj, za daleko. Spalony, a tak zatrzymamy.
Tak, proszę Państwa, to jest coś, na co wszyscy zawsze czekamy z utęsknieniem. UEFA Champions League. Rozgrywki dla najlepszych z najlepszych. Tu nie ma miejsca dla słabeuszy. Zgodzisz się, Jacku? Jak najbardziej. To dopiero pierwsza kolejka grupowa, ale już czujemy ten dreszczyk emocji. Dla mnie nie pierwszy, to jest już piąta? Chyba piąta, bo... Drybluje w stronę bramki. Szóstą to jeszcze... Będzie chyba podawał. Aha. To już koniec tej akcji. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli aut bramkowy. Staranne uderzenie z niezbyt dużej odległości, wymierzone w sam środek bramki. Interwencja w porę, przeciął to podanie. Zobaczmy, co zrobi. Ładnie przechwycił piłkę. Teraz na pewno! Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Farkas, Minamino, niestety strata piłki, słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Na piłkę, co teraz zrobi? Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Prostopadle za linię obrony, zawodnik dostaje prostopadłe podanie. Tak, tak, mamy bramkę! Piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Mamy powtórkę bramki i przewaga zarysowuje się coraz bardziej. Tym golem chyba w pogrzebaniu już szansę rwali, nawet Marek. No dobrze, bo jeśli teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, udało się wymanewrować obrońców, popatrzmy. Pudło, jak to się stało? To niemożliwe, on przecież zawsze trafia. Na Samata. Ciekawe, jak to rozwiąże. Jest szansa! Ależ kapitalna interwencja. Znakomicie złapał. No, błąd, strata. Błana Samata. No, rzeczywiście, kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Uwaga, mamy strzał. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Dobra interwencja i przerwanie akcji. Mierzona piłka, prosta w ręce obrońców. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Bardzo ważna interwencja, pachniało tu bramką. Junuzowicz. I piłkę przyjmują rywale.
Zostawił za sobą trochę boiska. Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Nie, to z kawałkiem, no to już parę sekund tylko. Ale czemu 4 minuty? Co teraz zrobi? Na piłkę, co z tego wyniknie? Sędzia kończy pierwszą połowę. Bez zmian lecimy. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli nawet dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Minął teraz obrońcę jak chciał. Buana Samata. Jest szansa na kontratak. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lob może zaskoczyć obronę. Obrońca wyjaśnił niebezpieczną sytuację. Nieprawdopodobna była ta interwencja bramkarza. Czapki z głów. Mogą teraz skarcić rywali. Buana Samata będzie chyba podawał. Co teraz myśli? Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Co teraz zrobi? Aj, teraz strata. Ciekawe, jak to rozwiąże. Szansa na oddanie strzału. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. No, ma miejsce na skrzydle. Zagrywa na dalszy słupek. No, nie udało mu się to dośrodkowanie. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ma sporo możliwości. Aj, niewiele brakowało, niestety. Zmiana. Niestety, strata piłki. Co teraz zrobi? Ładne wejście, przejęcie piłki. No, błąd, strata. Na piłkę. Uwaga, ma tam trochę miejsca. Ależ mieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrachowania.
skrzyżowkowanie z rogu w pole karne. Jest gol! Niestety nadal strata do rywali jest ogromna. 3-1. Spora zaliczka, ale jeszcze nie gwarancja zwycięstwa. Razem zatem. Masy. Zagrywa piłkę na skrzydło. Zobaczmy, co zrobi. Ależ go wypatrzył. Na moment.